Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym vlogiem. Wiem, nie spodziewaliście się tego, ale stwierdziłam, że na pewno tęskniliście za moimi super vlogami. Co z tego, że cały czas je teraz nagrywam i dodaję. Ja po prostu czułam to. I tak, aktualnie uczę się chemii na jutrzejszy sprawdzian. Póki co idzie mi dobrze, bo robię w miarę łatwe zadania. Ale nie no, myślę, że będzie git, bo wszystko mi tutaj w miarę wychodzi. Jedno zadanie jest jakieś pokręcone, ale ja je jeszcze rozszyfruję. I tak, mieliśmy dzisiaj sprawdzian z geografii, uczyłam się do niego i napisałam go trochę na logikę, ale też wiele rzeczy tak po prostu wiedziałam, więc wydaje mi się, że będzie dobrze, jutro mamy tą chemię i w sumie na tyle. Bardzo boję się tej chemii, bo mamy z nowym nauczycielem, a raczej z nauczycielką i nie mam pojęcia, co ta pani tam da, więc no nie lubię takich zmian. Dostałam róże, więc mega sympatycznie, bardzo ładne oczywiście do wazonika, ale mam wszystko tak naładowane na tym biurku, że nawet nie wiem, gdzie je dam. Tak się prezentuje całe to moje stanowisko. Tu mamy oczywiście chemię, której się pilnie uczę. Podręcznik z bardzo ważną informacją, czyli gdzie jest grupa, gdzie okres, bo jestem na rozszerzeniu, ale dalej mi się to myli, więc musi to być napisane. Polski, jakieś picie, piórnik i ozdóbki, więc tak. Idzie mi bardzo świetnie. Pokażę Wam mój outfit. Widzicie właśnie, w jakiej porze dnia nagrywam ten odcinek. Ale czemu by nie? A więc mamy taki oto sweterek z Bershki, dokładnie tak, oraz spodnie, również z Bershki. To jest w ogóle mój ulubiony outfit z białymi spodniami, bardzo często ostatnio w nich chodzę. W końcu coś się przełamałam z tym kolorem i stwierdzam, że jest bardzo fajny. Mamy czwartek, ja już jestem po szkole, miałam dzisiaj sprawdzian z chemii. Oceniam go na chyba jest git na 10 i w sumie to na tyle z takich ciekawszych informacji ze szkoły. No ogólnie to nie ma tam za bardzo nic ciekawego do opowiadania. Kupiłam sobie takie oto ocieplacze w Sinsayu. Miałam je zamawiać na Shinee, ale z racji takiej, że znalazłam je właśnie w Sinsayu, to stwierdziłam, że dobra, kupię. I tak się właśnie one prezentują na ręce, a raczej ten jeden ocieplacz. I wydaje mi się, że są bardzo fajne. Już raczej nie będę zamawiać na Shinee, bo te są spoko i będę pewnie w nich chodzić. Ale jeszcze zastanawiałam się nad tymi ocieplaczami, które są na nogi, aczkolwiek nie wiem, co do tego bym ubierała, więc póki co wstrzymuję się z tym zakupem i zostaję tylko przy tych ocieplaczach. Kupiłam sobie dziady, ponieważ będziemy je za niedługo przerabiać i to jest pierwsza lektura, którą kupiłam z innego wydawnictwa niż z Grega. Pani nam coś ostatnio mówiła, że zawierają jakieś błędy, nie wiem, czy te opracowania, czy ogólnie cała lektura, więc stwierdziłam, że dobra, wezmę z tego wydawnictwa, pierwszy raz w ogóle się z nim spotykam, ale bardzo mi się podoba okładka, bo jest taka jesienna, nie wiem czemu, ale też ogólnie bardzo lubię dziady, bo je już przerabialiśmy w podstawówce, którąś część, chyba drugą, nie pamiętam dokładnie. I no całkiem mi się podobały, więc teraz będziemy czytać czwartą część. Robię teraz notatki z polskiego. Zaczęliśmy oświecenie, wiem, mamy tempo, ale szybko to nadrobimy. I tak, tutaj właśnie są te notatki z oświecenia. Tu muszę wkleić dwie wklejanki, które w końcu zostały wydrukowane na białym papierze, a nie na jakimś takim brązowo-szarym. I muszę jeszcze zrobić napis oświecenia, ale to nie dzisiaj, bo wcześniej nie zrobiłam, więc w końcu trzeba będzie to napisać. I w ogóle to jakoś strasznie mało mam na jutrzejszy dzień, bo na zadanie z polskiego właśnie tylko to. No i się nauczyć, ale tego jakoś za dużo nie było. I w sumie to jeszcze biologia i tyle. Witajcie kolejnego dnia. Ja już wróciłam ze szkoły i zaraz będę jechać do galerii, ponieważ muszę pojechać po moją bransoletkę z Pandory. Odpadła mi cyrkonia i oddałam ją na reklamację i już chyba ją naprawili albo wymienili, więc będziemy jechać i przy okazji będę się rozglądać za jakąś kurtką zimową, bo za bardzo nie posiadam takich rarytasów, a przydałaby mi się jakaś, więc jedziemy, no i ja Was zabieram ze sobą. Ale są za duże, więc taka klapa, bo całkiem mi się spodobały.
Tak one właśnie wyglądają, ale są za duże w pasie. No i na długość, ale na długość to klasyk. Bardzo mi się podoba ta bluza, ale też jest trochę za duża. Ale jest mega ładna, ten kolor mi się bardzo spodobał. No i tył ma fajny, ale nie mam jak go wam pokazać. Bardzo ładny sweter. I się zastanawiam, czego wziąć, ale ja już swetrów mam dużo, więc to jest problem. Wróciłam, mam moją bransoletkę już naprawioną. Teraz zobaczymy, jak ta będzie się trzymać, czy coś odpadnie, czy nie. No i nie udało mi się kupić żadnej kurtki, ale za to mam inne zakupy. I tutaj jest właśnie ta torba. Większość rzeczy jest z Bershki. I może zaczniemy sobie od takiej najmniejszej rzeczy, czyli od czapki. Taka oto z Hello Kitty, ale jest prześwietna ze względu na te uszka. No one są prześwietne. I tą czapkę w ogóle wypatrzyła moja mama. Powiedziała, że jest bardzo fajna i zgadzam się, bo te uszka no po prostu są przeurocze. Kolejna rzecz również z Bershki i jest to taka oto sukienka. Widziałam, że wiele dziewczyn ją ubrało i stwierdziłam, że dobra, też wezmę do przymierzenia i jest bardzo ładna. Z tyłu ma takie lekkie wycięcie, jest ona bez ramionczek, no i tutaj ma jeszcze pasek. Następnie mamy spodnie, również z Bershki. Mierzyłam jedne bardzo fajne, nawet je chyba pokazywałam, ale no niestety były za duże w pasie, ale były no bardzo ładne i tak strasznie ubolewam nad tym, że jednak były za duże, ale znalazłam takie oto i prezentują się mniej więcej w ten sposób. Są mocno za długie, ale to się skróci, to się wyklepie. Pas prezentuje się w ten sposób, nie wiem, czy tutaj można jakoś to regulować, czy to jest tylko w celach takich ozdobnych. No i ostatnia już rzecz, czyli taki oto sweter, jest on z H&M-u i wlatuje kolejny sweter do kolekcji. Ja mam już bardzo dużo swetrów, więc będę miała kolejny i to na tyle z tego całego haulu. Będę teraz pisać lekcje, ale wcześniej jeszcze wam powiem, że rozglądam się za jedną rzeczą, która jest taka trochę droższa i jest to kosmetyk. Ja za bardzo nie lubię wydawać dużo pieniędzy na kosmetyki. Maksymalnie mogę dać, nie wiem, 40 zł za jakiś kosmetyk, a no ta cena tej rzeczy jest dużo ponad te 40 zł, więc zobaczymy, ale póki co się rozglądam, już znalazłam sobie stronę, gdzie jest to w miarę tańsze i za niedługo wam zresztą pokażę, jak sobie zamówię i mi to wszystko przyjdzie. Już od dłuższego czasu patrzyłam na ten produkt i no stwierdziłam, że kupię. Piszę te lekcje, aktualnie przepisuję polski. Tu są moje notatki na brudno. Tutaj mam ten napis, zaraz będę go jeszcze poprawiała czarnym brushpenem. I mam taką oto przekąskę. Najlepsze chipsy na świecie, bardzo polecam, są super. Tak się prezentują te napisy po poprawieniu i skończyłam tą notatkę z polskiego. Teraz będę robić albo biologię, albo matematykę. Cały czas piszę te notatki i już mi się odechciało chyba z dwa razy, ale no jakoś jeszcze dopiszę. Tutaj mamy geografię i zrobiłam taki napis. Nie miałam za bardzo pomysłu na jakiś fajniejszy nagłówek, a z racji takiej, że jest to jednak geografia i za bardzo z tych notatek nie będę miała nic, ponieważ są to zwykłe punkty z podręcznika, to stwierdziłam, że dobra, taki napis wystarczy. I z tyłu mam PP i na to już kompletnie nie mam pomysłu i jest coś takiego, ale to muszę w ogóle wyrwać, bo stwierdziłam, że zrobię sobie notatki z tego podręcznika, bo będziemy mieć jakąś kartkówkę. Ale nie wiem, moim zdaniem to PP oraz HIT to są takie zapychacze, to samo z informatyką albo w pierwszej klasie z EDB, muzyką, no nie wiem po co to jest, chyba tylko i wyłącznie po to, żebyśmy faktycznie te lekcje mieli od 7 po 14, czy tam 15, ale no nie wiem, nauczę się tego i zobaczymy co z tego będzie. Tu jest historia i napis jest trochę bardziej wymyślny, w sensie ten nagłówek, ale tak samo, tutaj są zwykłe punkty, ale za to jestem zadowolona z HIT-u, ponieważ w tamtym roku wyglądał on okropnie, bo no nie za bardzo chciało mi się pisać te lekcje, ale teraz wygląda całkiem przyzwoicie, patrząc na to, co było rok temu, to naprawdę jest nieźle. Witajcie kolejnego dnia. Ja już byłam rano na dodatkowym angielskim i przy okazji jak byłam w sklepie, to kupiłam sobie Oshi o smaku Igi Świątek. Ja nigdy jakoś tak za bardzo nie piłam tego Oshi, ale z racji takiej, że na TikToku wiele osób chwaliło to, to stwierdziłam, że wezmę, kupię i przetestuję. I nie wiem, czym tutaj się za bardzo ludzie zachwycają. Jest dobre, ale czy jakoś tak, żeby zasługiwało na takie wow, no to raczej bym nie powiedziała.
cała jest spoko, ale bez takiego wow. Musiałam wyjąć wszystkie rzeczy z plecaka, ponieważ musiałam go umyć i póki co się suszy. Także tutaj są wszystkie moje super rzeczy z plecaka, wiem, bardzo dużo ich. No ale tak, czekam aż się w końcu wysuszy łaskawie. Kupiłam sobie też ptasie mleczko, bo na angielskim właśnie pani często nam daje jakieś tam słodycze i dzisiaj było akurat ptasie mleczko. Ja żyłam w przekonaniu, że ja go nie lubię, bo no nie wiem, zazwyczaj jak biorę, to za bardzo mi to nie smakowało, ale chyba mi się odwiedziało, bo stwierdziłam, że jest całkiem spoko i sobie kupiłam takie oto opakowanie, ponieważ takie właśnie mieliśmy na tym angielskim i dam do szafki na czarną godzinę. Będę teraz ogarniać naukę i trochę mnie to boli, ponieważ na zewnątrz jest spoko pogoda, ale no najpierw ogarnę tą naukę i potem ewentualnie wyjdę. I wydaje mi się, że to będzie już raczej na tyle w tym odcinku, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawiajcie łapeczki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku, więc pa pa!